Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara, Kuba, mama Patrycja, tata Piotr. Domek na drzewie, znaleziona mapa i poszukiwanie skarbu. To tutaj, tutaj spędzimy razem cały weekend. Wow, jak tu pięknie i tajemniczo. My z mamą i Laurą będziemy spać w namiocie, a wy tak jak wam obiecaliśmy, w tym oto domku na drzewie. Ojej, jaki duży ten domek i jak wysoko. Ale jak my tam wyjdziemy? Są tutaj specjalne schody, które można opuścić na łańcuchu. O tak. Ojejku, ale super. To co, idziemy zwiedzić wasz domek? Pewnie, już nie mogę cię doczekać. Oj, faktycznie wysoko. Dobrze, że tutaj są barierki. O, a teraz można z powrotem podnieść schody, żeby nikt z dołu nie mógł wejść. A po co się tak robi, tatusiu? Nie wiesz? Po to, że jakby było jakieś niebezpieczeństwo na dole, na przykład niedźwiedź chciałby się tu wdrapać, to mu się to nie uda. Co? To tutaj są niedźwiedzie? W takim razie ja nie chcę tutaj spać. Chcę do domu. Kuba, nieładnie tak straszyć siostrę. Chodźcie lepiej do środka i zobaczcie, jak tu fajnie. O, sporo tutaj miejsca. Jak wam się podoba? Mi bardzo. Od razu mówię, że chcę spać u góry. Okej, tylko mam nadzieję, że nie będziesz w nocy chrapał. Zobaczcie, spędzimy tutaj niesamowite chwile. Piotr! Spójrz, co znalazłam w tej skrzyni. Wędkę i haczyk. Naprawdę? To świetnie. Już od jutra rana biorę się za wędkowanie. Może akurat uda mi się coś złowić i upiec na ognisku. No tak, ale to już jutro, bo dzisiaj za chwilę się już ciemni. Masz rację. Będę na dół rozłożyć dla nas namiot. Tatusiu, chcę ci pomóc. Super. Będzie szybciej. Dobrze, że zabrałam ze sobą swoje pluszaki. Będzie mi z nimi raźniej w nocy spać. O, jak szybko sobie poradziliście z tym namiotem. Kuba mi pomógł i poszło raz dwa. To teraz ja szybciutko przygotuję kolację. To co, może jutro rano pozwiedzamy okolice? Spójrzcie, kto do nas przyszedł. Kaczki! Kochanie, to nie są kaczki. To są dzikie gęsi. Słyszałem od znajomych, że spotkać tu można wiele gatunków zwierząt. Gdy zapadła noc, rodzice z małą Laurą spali w namiocie, a dzieci położyły się w swoich łóżkach w domku na drzewie. Nagle Klara zauważyła coś nad łóżkiem Kuby. Kuba, śpisz? Na twoim łóżku jest coś namalowane. To chyba jakaś mapa. Mapa? Muszę to zobaczyć. Faktycznie, to jest mapa. Ona prowadzi do złota. Jutro ze samego rana ruszamy na poszukiwanie skarbu. Z tych emocji to ja teraz już na pewno nie zasnę. Kiedy dzieci planowały jutrzejszy dzień, nagle zaczęły dobiegać dziwne odgłosy. Co to było? Boję się. No coś ty, to tylko odgłosy sowy. A skąd wiesz, że to sowa? Na lekcji przyrody nauczycielka włączała nam taki dźwięk. No może faktycznie masz rację. Chciałabym już zasnąć. Jeśli zaraz tego nie zrobię, idę spać do rodziców. W przeciwieństwie do Klary, Kuba zasnął bardzo szybko i zaczął śnić. Może chcecie spróbować wędkowania? Później, tatusiu. Okej. Jak tam chcecie. Nie rozumiem, dlaczego nie chcesz powiedzieć rodzicom o ukrytym złocie. Pomogliby nam go odszukać. Ale po co? Przecież mamy mapę. Jak znajdziemy sami, to dopiero będą z nas dumni. Trzymaj latarkę, może nam się przydać. W którą stronę mamy się udać? Mapa pokazuje, że teraz mamy iść na prawo. Okej, w takim razie chodźmy. Chcę jak najszybciej mieć to już za sobą. Jak długo jeszcze mamy tak iść?
Teraz musimy wspiąć się po tych skałach. Dasz radę? Kuba, w tej jaskini coś się poruszyło. Może ci się wydawało. Podaj mi rękę, pomogę ci wyjść. Udało się. Chodźmy powoli, bo jest tutaj ślisko. Czy my czasem nie kręcimy się w kółko? Czekaj, czekaj. Wydaje mi się, że teraz musimy zejść tam w dół. Tylko bardzo powolutku, bo tutaj jest stromo. A co będzie, jeśli się zgubimy? Nie martw się. Według mapy skarb schowany jest bardzo blisko naszego domku, pod jakimś kamieniem. Jaka duża jaskinia. Ciekawe, czy jest tam coś w środku. Przestań, Kuba! Nie wchodź tam! Tylko zaglądnę. A ty jak nie chcesz, to poczekaj tu na mnie. Kuba, to jest bardzo zły pomysł. Kuba, gdzie ty jesteś? Kuba! Przecież mam latarkę. O nie, jest rozładowana. Klara, uciekaj! Uciekaj wysoko! Niedźwiedź mnie goni! Nie rób sobie głupich żartów, tylko wychodź! Nie żartuję, przysięgam! Uciekaj daleko! Tu naprawdę jest niedźwiedź! Nie mogę cię zostawić! Biegnij po pomoc! Ratunku! Pomocy! Pomocy! Ratunku! Piotr, Klara woła pomocy! Gdzie oni w ogóle są? Jakiś czas temu przechodzili tędy. Ojejku, Piotr! Na dole jest niedźwiedź! Uważaj, żeby nie zerwał mostu! On chyba nie jest groźny, tylko głodny. Nawet złowił sobie rybkę. Uff, dobrze, że udało ci się uciec. Całe szczęście, że ten niedźwiadek nie umie biec tak szybko jak ja, bo byłoby kiepsko ze mną. Jesteście, gdzie się podziewaliście? Byliśmy szukać złota. Złota? Nieważne, chodźmy szybko na górę, bo w jeziorze jest niedźwiedź. Kochanie, tu jest taka winda. Spuszczę ci ją na dół i wyjedziesz nią do nas na górę. Spokojnie, ten niedźwiedź nie jest groźny. Poczęstował się moimi rybkami. Tatusiu, wciągnij jeszcze schody na górę. Tylko szybko. Dobrze, Klaro, już to robię. Nie bój się, tutaj jesteśmy bezpieczni. Uff. Wszystko dobrze się skończyło. Wcale nie, przecież nie znaleźliśmy tego złota. Chcę odnaleźć skarb. Kuba, obudź się. Kuba, to tylko zły sen. Co się dzieje? Kuba majaczy przez sen. Kubuś, obudź się. Co? Co? Czy to był tylko sen? Tak, ale mapę mamy naprawdę. Więc może znajdziemy jutro skarb? Tak, jutro wszyscy razem poszukamy skarbu. Ciekawe, czy uda nam się go odnaleźć? Bardzo bym chciał.